do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, jak mawiał nasz wieszcz Mickiewicz, witają tereny Podlasia i pogranicza Mazur. Kładka Jałowo-Nowy Lipsk. Cóż to takiego jest? Jest to kładka przy Biebrzy. Bardzo ciężko znaleźć, bo trzeba było zjechać z głównej drogi i przez Knieje jechać. Okulary zgubiłaś? To trzeba będzie zaraz znaleźć. Nikogo tu nie ma, standardowo, jak to w Kniejach, które my zwiedzamy. Trzeba sobie zaparkować samochód i iść w dół. Piękna okolica, cudownie zresztą co widzieliście, piękne pola, cisza, spokój i co najważniejsze, walory przyrodnicze, a nie Januszerka z kasą. Idzie się taką kładką turystyczną i na końcu jest fajna atrakcja dla dzieciaków w szczególności. Serdecznie witamy, kup bilet. Gdzie? No nie u zająca, zobacz. U zająca nie kupisz. Musisz kupić bilet, skanując QR kod. Dolina Rodnej Biebrzy. A jak nie mam telefonu, to co mam zrobić? Wchodzę na teren i jesteś zobowiązany do posiadania biletu wstępu. Czyli jak się złapie myśli... Ale to nie ma zasięgu, więc co mam zrobić? No to nie kupimy. Sorry. To musimy kupić to w jakiejś kasie na miejscu. W każdym razie Dolina Górnej Biebrzy, rozlewisko w dolnym basenie. Ja bym szczerze mówiąc chętnie kupił ten bilet, tylko rzeczywiście małżonka ma rację. Co zrobić, jak ktoś, po pierwsze, to nie ma kasy, nie ma niczego. Co zrobić, jeżeli ktoś nie ma telefonu, który ma możliwość skanowania aplikacji? Są tacy ludzie, szczególnie osoby starsze. Znam wiele takich osób. Druga rzecz, w tym miejscu nie ma zasięgu, więc nie kupisz tego biletu tym QR kodem. Fajna atrakcja, nawet daleko. To się idzie z jakichś 900 metrów chyba, z tego co pamiętam. Jaszczurki! Jaszczurki? Ale tam poszła, wiesz co, w ten. Uciekła? Tak, uciekła w trawkę. Jaszczurki są nawet... Ale... Uwaga, psia kupa. Ktoś zostawił niedobry. Nie my. My sprzątamy. Ja przyznam się szczerze, że jak wiecie, swoje ważę i niektóre tutaj te deseczki się tak uginają pode mną. Przejdziemy. Dobry obuw. Pamiętajcie, właśnie. Dobre obuwie. Na wszystkie wyprawy musicie mieć dobre obuwie. Na końcu dochodzimy sobie do rzeki Biebrzy, a konkretnie jej odnogi. I mamy taką oto fajną kładeczkę. Żeby się tam dostać, trzeba sobie to przyciągnąć tutaj, tym łańcuchem. Zaraz to zrobimy. Pies, zrobisz to? Co, ja mam tyle siły. Jedzie! Takie atrakcje to ja lubię. Tu chyba łańcuch trzeba wyciągnąć. Tak. Nie!
jest tak łatwo, szczerze mówię. Za dużo ważyć. Nasza tratwa odpływa. Powiem wam, że fajna atrakcja. Podobało się? Tak. Fajne, co? Idziemy dalej. Kładka przeprowadzi dalej przez las, można sobie pozwiedzać. Tak naprawdę najbardziej atrakcyjnym momentem no, jest to przepłynięcie tą przeprawą. Ale łapy mam całe, aż śmierdzą metalem. Ale trudno. Atrakcja to atrakcja. Jak ktoś chce, to może sobie rękawiczki zabrać w plecak. Kładka dalej prowadzi. Idziemy pozwiedzać. Zobaczymy, co będzie na końcu. I będziemy potem wracać do auta. Zaraz wyjdziemy, a ona jeszcze tam jest dalej. To tak w połowie drogi bym powiedział. Co znalazłeś? Zobacz. Jakiś malutki, jest taka maleńka muszka. Nie, ja chcę, żeby chodziła. No widzisz, nic to mi się nie dzieje. Mała muszka. Maleńka muszka. To jest mrówka latająca. Co to za robaczek jest? No, taka mrówka latająca. To taki trochę muszka jest chyba, wiesz? Nie, to mrówka latająca. Ciekawe, czy to jakieś zwierzątka sobie kłusają. Lekcja majstra numer 1100. Jeździcie ostrożnie przez lasy. Wyskakują te sarny jak głupie. A kuku. Żeby być precyzyjnym, to są mechowiska tutaj, co to rośnie i to są nawet specjalistyczne rodzaje mchów. Tu taki, takie kolorowe, tu takie, no, ja bym to powiedział, że to jest kwiatek, no, a się okazało, że to jest mech, no, ale ja się nie znam. Będąc w okolicy krainy Wielkich Jezior Mazurskich, trzeba wziąć pod uwagę, że najlepszą atrakcją do zwiedzania są kajaki. Ja nigdy nie byłem na kajakach, małżonka nigdy nie była na kajakach, dzieci nigdy nie były na kajakach, więc czas naprawić ten błąd. Jesteśmy sobie tutaj w Ukcie, startujemy tu tą rzeką, aż do Nowego Mostu. Jest to krótka trasa do 2 godzin, kupuje się tutaj na miejscu bilecik i 2 kajaczki, w naszym przypadku z dziećmi, z kundlem to będzie 4 plus kundel. Płynie się tutaj, wysiada się, dzwoni się na numer telefonu 20-30 minut i zabierają nas z powrotem tutaj do samochodu. Zapłaciliśmy 120 zł, czyli 60 zł za kajak. Mam wątpliwości co do swojego gabarytu i kajaka, no ale raz się żyje, zobaczymy. Fajna sprawa. Rzeka Krutynia, bardzo fajna, bardzo ładne widoki są po drodze. Nie jest bardzo rwąca, także dla dzieci się nadaje. Masz piękny ten kapoczek. Pies odpłynął. Ty musisz wsiąść. No muszę, spokojnie. Ja chcę je słować. Zmieściłem się. Ja chcę je słować. O, jedź, no płyń. Ja chcę je słować. Popchnie pan? Jednak utknąłem. Nawet na moją wielkość. Dziękuję uprzejmie. Patrz, tu rybki. To jest.
fajnie? Sałata. Jak sałata. Cześć. Ja wiem, że na pewno dla niektórych to jest atrakcja znana i zbyt pospolita, ale dla mnie jest to super. No. A wiesz, że ja miałem być kajakarzem? Zabrało mnie kiedyś Centrum Turystyki i Sportu w Warszawie, wioślarstwa, na testy ze szkoły. I co jest dziwne, to było niesamowite. Wtedy wszyscy koledzy mieli powyżej 1,80 m, a ja miałem 1,79 m, byłem najniższy w klasie. A teraz mam 2 metry. Potem ich wyprzedziłem i powiedzieli, że 1,79 m to sorry, to nie, bo od 1,80 m. Pójdziemy dalej. Świetna zabawa. Ej, to jest naprawdę fajnie. Jak tu już coś lata. Ważki, to są ważki. A tu fajnie jest, naprawdę. Czyściutko. Pewnie łapy będą bolały. Zapraszamy na co? Na kaczki? Nie, na rzekę. O. Dzień dobry, bo jest zimna woda. Troszeczkę ciepła. Zimna? Pomosty zniszczone. Dobry. Po niemieckie. Wiesz, to taka, to nie jest rzeka, to jest raczej do rzeczy jeziora. Poczekaj, bo tutaj się trzeba trochę zmieścić. Ops! I się zmieściliśmy. Dzień dobry, pani kaczko. To pani kaczka, bo panie kaczki są... Zablokowałaś się? Już ratuję. Ola, rodzi się nowa pasja. Chyba będziemy częściej jeździć. Czy jest blisko, czy daleko? Fajne, nie? Tata, czy jest blisko, czy daleko? No daleko. Bo ja chciałam się zapytać, bo lubię, bo chciałam ponieść ten dłużej. Chciałaś jak najdłużej, dobrze. Co się tata przyszłaś do tego? Przy robocie na kolei. Drifty. Drifty kajakiem. A jednak te łapy odnoszenia cementu jeszcze dają radę. Tak, bo małe łabiątki są szare i brzydkie. I stąd powstała bajka Brzydkie Kaczątko. I co się potem okazało? Że kaczątko okazało się łabątkiem. Zobacz, łabątek będzie do nas podpływał. Dzień dobry, panie łabątku. Nie dotykaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani mamo. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, tato. Nie bójcie się, my już odpływamy. Mama ma z wodorosta, popatrz. Ja bym tak powiedział, że to jednak 1/3 jeszcze. Syreny są morskie. Ola, wspomnienia z naszego akwarium. Jasne, że wodorosty. Najlepsze.
wodą są. Rozejrzyj się wokół siebie. A może dnie. A może dnie. Co, zgubią? Czy ona się boi wody? No, ale jak chcesz się iść wykąpać, to idź, ja nie mam nic przeciwko. No, chodź, chodzisz? Proszę bardzo, chodź. Do kajaczku z powrotem? Do kajaczku. Czekaj, muszę zadzwonić. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu byliśmy na kajakach wszyscy. Bardzo fajna przygoda. Piękne widoki, co było zresztą widać na nagraniu. Bardzo fajnie. Kłapy bolą, nie? Tak. Tak, to jest ćwiczenie dla takich mieszczuchów jak my, czyli siedzących przy biurkach. To jest fajna praca. Rąk, brzucha przede wszystkim, nóg. Strasznie boli zadek, szczerze mówiąc, i mam całe mokre spodnie, ale jeżeli ktoś nie korzystał z tego, to naprawdę serdecznie polecamy. Rzeka Krutynia, spływy kajakowe, bardzo dużo tutaj jest różnych opcji, różnych firm. Możecie sobie wybrać, jaką chcecie. My wybraliśmy tą, którą zresztą widzieliście. Teraz trzeba zjeść solidny posiłek po takiej przygodzie, więc do jedzonka. Śluza Paniewo to 9. śluza, jedyna dwukomorowa na kanale augustowskim. Dlaczego dwukomorowa? Są dwie komory z powodu różnicy między jeziorami wynoszącym 6 metrów. Najpierw musi być jedna komora napełniona, około 15-20 minut się napełnia. Potem się musi napełnić, przepłynąć, muszą statki, tam kajaki, co tam kto chce. Potem znowu się druga musi napełnić i dopiero można przepływać. Kanał augustowski, 108 km bodajże, po stronie Polski około 80 km, 3,5 w strefie granicznej, reszta na Białorusi. Jest to wynalazek XIX-wieczny z 1826 roku, nie chcę skłamać, przynajmniej ta śluza jest z tego roku, aczkolwiek niszczona kilkadziesiąt razy, między innymi wojny, przebudowywana z powodu trudnych warunków geologicznych i non stop rozpadająca się. To jest tak, to 40, są dwie śluzy, 40 minut się dwie napełniają łącznie, ta się napełnia 15 i teraz tu kajakarze czekają 15 minut, aż pan napełni, otworzy i dopiero i znowu napełnia, kolejne 15, tam 20 minut, to łącznie około 40 minut wynosi wszystko. I to jest jedyna śluza na całym kanale, gdzie ma dwie komory, bo jest duża różnica, 6 metrów pomiędzy jeziorami. No bo widać to, jak tutaj spojrzysz. No, bo tam jest wysoko, a tam jest dużo niżej. Tam się napełni, to tu się wyrówna i to płynie. Teraz
teraz się napełni tutaj woda i znowu się podniesie i dzięki temu będzie można przepłynąć tamtą stronę. Znowu to samo. Kup bilet, a nie można kupić, bo nie masz zasięgu. W Biebrzańskim Parku Narodowym jest taka ciekawostka przyrodnicza stworzona niestety przez człowieka. Mianowicie przez cały środek Biebrzańskiego Parku Narodowego biegnie droga. Droga lokalna. Ta droga to właściwie droga lokalna, ale dość szeroka i równiutka. I przez to zachęca ludzi do dużych prędkości. A to jest tak zwana łosiostrada. Łosiostrada polega na tym, że z jednej części puszczy na drugą przechodzi masa łosi. A nie muszę chyba wspominać, co się stanie, jak się przywali w samochodem jadącym, nie wiem, nawet 50 km na godzinę w 400-kilogramowego łosia, który wychodzi niespodziewanie. Więc uważajcie, jak tutaj będziecie. Mniejsza o to, no ktoś zrobił tą drogę, ktoś padł na pomysł, żeby przeciąć Biebrzański Park Narodowy. No cóż zrobić. Po drodze macie kilka możliwości zatrzymania się, żeby zwiedzić tutaj, obejrzeć walory przyrodnicze. Między innymi jest to w tej chwili właśnie ten punkt, który się znajdujemy, czyli ścieżka, długa luka. Ja wam tylko pokażę. O horyzont nic nie widać. Ledwo, ledwo coś tam na horyzoncie. Ścieżka, nie wiem ile tu jest, 200 metrów. Bardzo prosta, fajna trakcja. Samotne drzewa. Brzozy się kołaczą. Pamiętajcie, że jak wybieracie się w takie miejsca, to najlepiej późnym popołudniem albo wcześniej rano, no bo żebyście turystów nie zastali za dużo. Chociaż w takie miejsca na szczęście piwosze się nie wybierają, bo wolą sobie poleżeć. Chałupie, nie? W każdym razie, i wysmarujcie się bardzo dobrze jakimś preparatem na insekty, bo od razu wysiadacie z samochodu i jest tego armia. Naprawdę armia. Mama, ja mogę te kółeczka? Zaraz kółeczka dostaniecie. To ucieka. Na północy Mazur, jak pomyślimy o II wojnie światowej, pierwsze co nam przychodzi do głowy, kwatera główna Hitlera, Wilczy Szaniec. Ale jest tutaj też masa innych takich instalacji, jak na przykład mamerki, bunkry. Właśnie wchodzimy do tych bunkrów, jest to kwatera główna wojsk niemieckich, ale trochę przyćmiona przez... Trochę niestety przyćmiona przez Wilczy Szaniec, ale równie warta jedzenia. To ciężko się tu zmieścić. Ojeju. Ja tutaj będę szedł przykucnięty.
A jak ty idziesz? No idę z psem. O, jest i wyjście. Wyszliśmy. Tu jest wyjście, chodźcie. Chodźcie, tu jest wyjście. Nawet Rattler zwiedza. Majciu, jak ci podoba? Musicie wiedzieć, że mamerki, bunkry w mamerkach, to są najlepiej zachowane bunkry z czasów II wojny światowej. Niemieckie bunkry tutaj na tym terenie. Więc naprawdę warto to odwiedzić. Zwiedzanie jest swobodne, samemu, bez nudzenia przewodników, co ja tego nienawidzę. Latarki? Dobra, zaraz pójdziemy po latarki. Właśnie, słuchajcie, ciemno strasznie, trzeba latarki zorganizować. Ja na tą wieżę nie będę wchodził. Mam złe doświadczenia z otwartymi obiektami i z lękiem wysokości. Ja już głowę rozbita mam. Zszedłem trochę w las z parkingu i już nie ma ludzi i znalazłem fragmencik już zniszczonego bunkra. Albo jest to efekt wysadzenia, albo już natury, zawalenia się. Dobra, tylko po ludziach nie świeć. Chodź, zobacz. Idziemy dalej. Tylko patrz pod nogi. Zobaczmy, co tu jest. To już jest wyjście. Dobra, idziemy dalej. No idź przed siebie. Tu coś zobacz, wysadzone. Tak. Wyjście? No to przechodzimy. Też mokro? Dobrze, ja muszę zobaczyć. Dobra. Andrzej, tam w bok musisz się wejść.
Wojna to był okrutny czas, słuchajcie. W nocy to bym tutaj nie przyszedł. Bałbym się. Ale na pewno nie jest to zamykane. Co tego chlupnęło? Zakazu nie ma. I na tym moja odwaga się skończyła, bo ja dalej nie wejdę. Drugą wojnę bym przegrał z Kretesem. Gdybym był niemieckim żołnierzem, to już by mnie dawno stąd wyrzucili. Generalnie zakazu nie ma, nawet na tabliczce jest informacja, żeby, że można na to wejść. A to ja się boję, szczerze mówiąc, to już widzieliście. O Jezusie, co ja zrobiłem? Po co żeś tu wlazł? Nie, już schodzę. Dziękuję. Jeszcze raz. Próba numer dwa. Próba numer dwa okazała się fiaskiem. No, wydaje się, jest łatwo. Przy lęku wysokości schodzić jest gorzej. Słuchajcie, świetna atrakcja. Jak widać, z całą rodziną można wejść. Nie jest to skomplikowane, tanie. Rewelacja, polecamy. A się zapylił? Będzie słychać, ale może będzie. Jeśli chcecie wybrać się na pogranicze Mazur, Podlasia, to nie musicie daleko szukać fajnych miejsc do pływania. Wystarczy odjechać kilka kilometrów od znanych turystycznych kurortów, popytać ludzi i tak oto na wsi macie piękną rzekę łączącą dwa jeziora. I przypominam, że jesteśmy na pograniczu. Nie mogę ustać, bo nie mam dna. Przypominam, że jesteśmy na pograniczu Mazur i Podlasia i słuchajcie, tutaj sołectwo na wsi zrobiło piękne miejsce wypoczynkowe, plaże, można sobie tutaj wypocząć, woda jest czyściusieńka, puściutko, nikogo nie ma, czyli to, co ja lubię najbardziej. Zobaczcie sobie tam mostek. Cisza i można popływać w pięknej, czyściutkiej wodzie. Także mieszczuchy, warto czasem odjechać od turystycznej miejscowości. Boże, dna nie mam. Wczoraj pływaliśmy na kajakach. Dobra, teraz zrobimy. O Jezu, jak tu ślisko. Pogranicza Podlasia i Mazur polega na tym,
że jest tutaj niesłychanie dziwiczo, cicho, naturalnie. Wystarczy naprawdę niewiele odjechać od turystycznych miejscowości i większych miasteczek i znajdziecie raj na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że wy taki raj lubicie, bo nie każdy lubi ciszę, spokój i naturę. I oglądanie nietypowych, mniej zatłoczonych miejsc turystycznie. Niektórzy lubią po prostu tłumy, śmierdzące jedzenie, piwsko, tak jak widzicie często w miejscowościach właśnie turystycznych, kurortach, szczególnie nadmorskich. Tu jest po prostu pięknie. Spotkanie na szczycie? Mogę pogłaskać go? Nie. Dzień dobry, koniki. Cześć, koniki. Hej. Dzień dobry. Hej, dzień dobry, konisio. Ja też mogę pogłaskać? Możesz. Tylko delikatnie. Tylko delikatnie, nie bój się. O, właśnie. Ja. I ty też, tak? Pogłasz go. Tylko nie wykonujcie zbyt głodny. Tylko powolutku. Powolutku. Widzisz? Ładnie. Paliłam się. Cześć, Kucysiu. Cześć. Cześć, Ryju. Nio. Rusza się. No rusza się, bo to konik jest, no. Proszę, panie koniu. Ten jest głodny? A tu jest najmniejszy przedstawiciel rasy koni. Powinien wkroczyć do tych koni Andrzej Wajda i konie muszą wejść na plan o wschodzie słońca. Niedaleko Suwałk macie fajną kolejkę wąskotorową, nazywa się Wigierska Kolej Wąskotorowa. Jestem już tu któryś raz, pierwszy raz z dziećmi. Fajna atrakcja, można psa wziąć, 5 zeta biorą, nieważne jaki jest pies. Przyjedziecie w stacji Płociczno. I trasa wjedzie przez Wigierski Park Narodowy. Około 2 godzin się jedzie. Gdzie ta moja rodzina poszła? Gubiłem familię. Gdzie żeście poszli? Tutaj jesteśmy. No dobrze. Już wchodzę. Pierwsza stacja jest w lesie przy jeziorku, trwa postój 15 minut, można sobie coś tutaj odpocząć, zjeść, zobaczyć, jest taka wiata widokowa przy wodzie. Tajemnice kryje ta ziemianka. Ja, dużo lepiej. A jak tu chłodno w tej ziemiance. No co byś powiedziała na to, żeby taką ziemiankę na działce zrobić? To nie jest chłodno.
No trzeba. Można by szynkę trzymać. Przerwa, około pół godziny. Właściwie to w środku na polu jest jakaś karczma, kawa, herbata. Wiecie jak jest. Zobaczcie sobie rozstaw tych torów. Całe 60 cm, 600 mm. Jest to najwęższa z wąskotorowych kolejek w Polsce. Oczywiście kolejka leśna, chyba nie trzeba tłumaczyć co to kolejka leśna. W każdym razie kolejka leśna to jest kolejka, która służyła do przewozu drewna z wyrąbu lasu, w tym wypadku akurat z Puszczy Augustowskiej. Po tej przerwie, która tutaj zarządzana została, jedziemy w drugą stronę i są dwa inne przystanki. Wlazłem w rzepy, jak rzep się go ogona.